Schronisko dla zwierząt w Świdnicy rozpoczęło swoją działalność w styczniu tego roku. Przez ponad 3 miesiące rozwija się, a pracownicy robią wszystko, by funkcjonowało jak najlepiej. Na tą chwilę psów jest ponad 20, a kotów jest 4. Od samego otwarcia było ponad 40 adopcji, ponad 20 właścicieli odebrało swoje pupile. Na tą chwilę mamy przewinęło się przez schronisko ponad 100 zwierząt. W tej chwili mamy ponad 26 psów i 4 koty. W tym momencie najbardziej brakuje nam karmy mokrej dla psów. Tak naprawdę już zapasy nam się wyczerpują tak poważnie. Koce również, karma specjalistyczna dla starszych psów, bo mamy dość dużo starszych piesków, które mają problemy ze stawami, z sercem. Także porządna karma specjalistyczna, sucha i mokra. Schronisko można wspierać na wiele sposobów, przekazując leki, karmę, zabawki i środki czystości. Liczba zwierząt w schronisku nieustannie się zmienia, na co wpływ mają adopcje oraz odnalezieni właściciele zgub. Trzeba podpisać umowę adopcyjną, trzeba przede wszystkim do nas przyjść, zobaczyć zwierzęta, powiedzieć nam, jakiego zwierzaka się szukamy, wtedy spróbujemy dobrać odpowiedniego pupila, podpisać umowę adopcyjną i zabrać pieska do domu. Nie ma jednak dnia bez pojawienia się nowych podopiecznych. Na szczęście pracownicy mogą liczyć na pomoc wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem podchodzą do opieki nad zwierzętami. Żeby zostać wolontariuszem, trzeba przyjść na szkolenie, na którym dowiemy się, jak postępować ze zwierzętami, a na następny dzień po szkoleniu jest egzamin. Jeśli pozytywny jest zdany egzamin, to można zostać wolontariuszem, umawiać się na konkretne godziny i przychodzić wyprowadzać zwierzęta, socjalizować je, bądź pomagać nam tutaj w pracy schroniska. Jak wygląda taki egzamin? To jest odpowiedź ABCD i po prostu trzeba odpowiedzieć na pytania. Jest jedna odpowiedź prawidłowa, jest tam około 12 pytań. Samo zainteresowanie adopcją zwierzaków jest bardzo duże. Liczba chętnych do przygarnięcia psa czy kota ciągle wzrasta. Jednym z ważnych zadań, które już powoli zaczyna realizować schronisko, to między innymi akcje edukacyjne wśród najmłodszych i propagowanie wolontariatu. Wszystkie nasze zwierzęta potrzebują miłości, wszystkie bezdomne zwierzęta potrzebują miłości i tak bardzo ważne jest, żeby zabierać zwierzęta ze schronisk właśnie, nie z jakichś hodowli, pseudohodowli, nie daj Boże. Także zapraszamy wszystkich przyjść do nas, zobaczyć te zwierzęta, na pewno ktoś pokocha i będzie szczęśliwy, i zwierzę będzie szczęśliwe, i nowy właściciel będzie szczęśliwy. Także zapraszamy serdecznie do naszego schroniska przy ulicy Pogodnej w Świdnicy.